Chyba mnie sąsiedzi posłuchali, zobacz. Jedni drugich filmują teraz. Marcina i Łukasza Sina. Pięknie. Ja wczoraj miałem z Darkiem ścinę, raczej ojciec miał. A moje dzisiaj chodzą jak... Dopiero z roboty wróciłem. My takie malutkie kupeczki. Idą Darka do mnie. Moje głodne, ja dopiero przyjechałem. Puste karmiki. Tam poszły. No ale tam chłopaków pięknie się wymieszały. O, teraz dobrze się urwały, zobacz. Łukasza sklepały teraz. O, o. Tu może być ciekawie. Nie. O, masz. Znowu się złapały, zobacz. A tam jeszcze dołem ile zobaczę? No, Łukasza. To kok nasz biały. Nasz biały. No. Brawo, brawo. Pięknie i daleko i wysoko. I się już miuchają ile czasu. U mnie pełna klatka łapanych. Jutro na Radzymin będzie. Niech siadają, niech chłopaki sami się tłuką. Tu jest ciekawie. O, wyrwały się, zobacz. Ale jakieś tak nie potrafią się. O, jeszcze wirem schodzę, zobacz. O Jezu, tu na czubku. Na czubku domu tego. Ale petarda. O. Wyrwały się Marcina tu. Uciekają, zobaczysz jak ładnie uciekają. Łukasz. Patrzcie. Nawet nie chcę na tą stronę przejść. Tata i nie dał się chyba. A Marcina ładnie się bujnęły. Przypilnował go chyba. O. Zostały, bo uciekają te po lewej stronie. O, zobaczcie, z 10 ucieka. Ciemnych. Zobaczymy. Marcina ładnie siadają jak chcą.
Moje jutro powinny ładnie latać. Po targu jutro mam wolne. No zobaczymy, dobra, nie będę nagrywał. Zobaczymy do siadania, jak przyjdą. Ale uciekają pięknie, zobaczcie. Już. Żałobniki, boczate, trzy uciekły. No to na gładzie to tak latają. Wczoraj była ścina. Zobaczcie, jak ładnie w dach przyszło. Jak coś zostało, to usiadło. Tu już przy budzie nic nie uciekło. No ciekawy, jestem ciekaw. No i teraz młodziutkie, ale one mają więcej siły niż te stare. Sąsiad już spędził, zobaczył. U chłopaków cisza. Myślałem, że im nie da wieść. Dwa obce loty. O, Adam dzwoni, muszę odebrać. 5 minut. Jak się wietrzą? No ja sobie na spokojnie. Ale już jastrzębicho leciało. Dzikusy sobie obchowuję. Jeszcze są. No już wrona kraczy, to zaraz będzie. Nie wiem, co chłopaki sobie połapali. Nie pytam się, cisza jest. Coś czka. Chyba ta żałobniczka próbuje. Ale ona całe życie czka. No tu jest bocian bez babci, taki w tych pończoszkach. I jest jeszcze jeden całkiem bez babci. Dzikus. Dobra, idę wam pokażę zaraz te łapane. Wrzucę zdjęcie ich. No i jutro na Radzyminie będę z kolegą prawdopodobnie. Kolega ze mną pojedzie. Będzie śmiesznie.
Idź stąd, sik. Prawie jej się nie boję. Fajnie jest na ziemi popatrzeć, ładne pogody są. Można sobie coś nagrać. Takiego spokojnego. Ale głodne to moje towarzystwo. Jutro wujka Janka przypilnuje, jakbym miał tam kierunek. To może z wujkiem Jankiem damy ścinę. Czarnego, biało lota ostatnio jest, już w pazurach go miał normalnie, a się znalazł u braciaka jakoś, jakimś cudem. I to najlepsze to, że samce od pary, od tej żółtej, od tamtego. Jedna para została i jeszcze by się rozdzieliły. No dobra. Idę wam pokazać te łapańce. O tyle osiorów. Winery. Winery nawet fajne. Zaczęło się od tej żółtej. Czepelki są takie. Trzy winerów jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Dwa ciemne. Ale ciemne to będzie kiciarzysko jakieś. Ten ciemny jest fajny. O, ten jest fajny, taki grochowy. Tu ma taką tylko białą łatkę. Ale jest czysty, widny. O. Winery też są fajne. Na białych ogonkach. Ten jest chyba cały biały. Fajne, no zwykłe do ganiania. Ptactwo. W razie mnie takie lubię. A to czepelki takie. Wszystkie takie same praktycznie. Bocian. Tu pocztowy wczoraj w las sąsiadów chyba, ale z tipesem, ale on nie będzie latał. Raz do gołębnika, on ma złamane skrzydło. Coś go pewnie goniło. Nie lat. Nie rusz. Nawet nie rusz się skrzydłem. Ten ciemny podejrzany, ten czarny. No, jutro na targ na Radzymin będzie parę sztuk. Także mówię, winery są takie. No ze dwa to były na pewno lotne, a reszta to, czy one były takie przepłoszone, bo one wieczorem, ja i w niedzielę łapałem i wczoraj braciak łapał. Także nie powiem o ich lotności, ale są klawe. O, milutkie takie. No nie mówię, że to są te kwadratowe łebki, ale
doganiania, jakby ktoś rozpędził, to by były dobre. No dobra, to będzie taki film. No i widzimy się w Radzyminie. Pozdrawiam.